10 największych wsi w województwie mazowieckim. Cześć, dzisiaj kolejny film z serii Największe wsie w Polsce w poszczególnych województwach. Wskaźnikiem użytym w rankingu jest wielkość populacji. Często piszecie w komentarzach, podając jakąś miejscowość, że jest większa niż ta w rankingu. Wszystkie, które podajecie, to są gminy, a nie wsie. Gmina ma zawsze większą populację niż jej siedziba. Standardowo zachęcam gorąco do zostawiania łapek w górę pod filmem, a jeśli film się Wam spodobał, to zapraszam do zasubskrybowania kanału. Więc zaczynamy. Numer 10. Nadarzyn. Jest to wieś zlokalizowana na terenie powiatu pruszkowskiego w gminie o tej samej nazwie. Jej populacja według danych z roku 2018 wyniosła 4103 mieszkańców, a jeśli chodzi o powierzchnię, to brak jakichkolwiek informacji. Jeśli takie posiadacie, piszcie w komentarzach. Wieś jest podzielona na dwa sołectwa, Nadarzyn 1 i Nadarzyn 2. Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w wieku XV. W roku 1453 Nadarzyn uzyskał prawa miejskie, stając się miastem. Niestety ten status zdegradowano w roku 1870. Dla ciekawskich dodam, że z Nadarzyna pochodzi Misiek, słynny gangster z lat 90. Numer 9. Kadzidło. Jest to wieś znajdująca się na terenie powiatu ostrołęckiego, w gminie o tej samej nazwie. Jej populacja według danych z roku 2018 wyniosła 4263 mieszkańców, a powierzchnia to nieco ponad 26 km². Początki miejscowości datujemy na wiek XVII. Nazwa wsi pochodzi od funkcjonującej kiedyś kopalni bursztynu. Dawni kurpie wyrzucali opiłki bursztynu, pozostałe z jego obróbki zwane kadzidlakami, do ognia, które palone wydobywały specyficzny zapach. W kadzidle znajdują się aż dwie hale sportowe oraz cztery oddziały banku. Trzeba przyznać, że nie jedne małe miasto może się tym pochwalić. A jeśli chodzi o zabytki, to warto wymienić tu przepiękny kościół parafialny Świętego Ducha w Kadzidle. Numer 8. Komorów. Jest to wieś położona na terenie powiatu pruszkowskiego w gminie Michałowice nad rzeką Utratą. Jej populacja według danych z roku 2018 wyniosła 4570 mieszkańców, ale brak informacji odnośnie powierzchni. Początki Komorowa sięgają roku 1424, kiedy to pojawiła się pierwsza wzmianka o wsi. Jej nazwa pochodzi od słowiańskiego imienia Komor. Rozwój Komorowa jako osiedla rozpoczął się w roku 1930, kiedy Warszawski Urząd Wojewódzki zatwierdził plan parcelacji prywatnego majątku Komorów, należącego do Józefa Markowicza, nadając mu nazwę miasta ogrodu Komorów. Dla ciekawskich dodam, że w Komorowie urodziła się Magda Gessler. Numer 7. Celestynów. Jest to wieś położona na terenie powiatu otwockiego w gminie o tej samej nazwie. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 4991 mieszkańców, ale brak informacji o powierzchni wsi. Jeśli macie takie, piszcie w komentarzach. Początki Celestynowa datujemy na rok 1833, kiedy to pojawiły się pierwsze wzmianki o wsi za sprawą Leopolda Radzińskiego. Celestynów naprawdę mógł być małym miastem. Znajdują się tu liczne szkoły, w których w Celestynowie jest aż 4. To jest jedna podstawowa i 3 średnie. Następne obiekty sportowe jak hala widowiskowa sportowa przy Hilarego Koprowskiego czy plac boisk Orlik 2012 oraz zabytki takie jak dwór Radzin z roku 1875, kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny czy zabytkowy dworzec kolejowy. Żeby tego było mało, to w Celestynowie funkcjonuje regionalna telewizja internetowa o nazwie TVC. Numer 6. Rybie. Jest to wieś zlokalizowana na terenie powiatu pruszkowskiego w gminie Raszyn. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 5129 mieszkańców, ale również brak informacji o powierzchni wsi. Numer 5.
Chotomów. Jest to wieś położona w powiecie legionowskim w gminie Jabłonna. Jej populacja według danych z roku 2018 wyniosła 5266 mieszkańców, a powierzchnia to nieco ponad 6 km kwadratowych. Początki wsi Chotomowa datujemy na wiek XIV, kiedy to pojawiły się pierwsze wzmianki o Chotomowie. Z najważniejszych miejsc i zabytków we wsi warto wymienić neogotycki kościół z XIX wieku oraz neogotycką bramę dzwonnicę z roku 1865. Następnie pomniki. Pomnik Orła Białego oraz pomnik poległych żołnierzy Wojska Polskiego i poległych partyzantów. Warto też wspomnieć o Lasach Chotomskich, wcześniej zwanych Lasami Rajszewskimi. Jest to wspaniałe miejsce dla regionalnych grzybiarzy, jak również doskonałe miejsce do odpoczynku w leśnym zaciszu. Numer 4. Małkinia Górna. Jest to wieś położona w powiecie ostrowskim w gminie o tej samej nazwie przy prawym brzegu Bugu. Jej populacja według danych z roku 2018 wyniosła 5514 mieszkańców, a powierzchnia to prawie 7 km kwadratowych. Wieś składa się aż z 5 sołectw. To jest Małkinia Górna 1, Małkinia Górna 2, Małkinia Górna 3, Małkinia Górna 4 i Małkinia Górna 5. Jako ciekawostkę dodam, że z Małkini Górnej pochodzi wspaniały polski aktor komediowy Stanisław Tym, znany z takich filmów jak Miś czy Nie ma róży bez ognia. Numer 3. Józef Osław. Jest to wieś w Polsce, położona na terenie powiatu piaseczyńskiego w gminie Piaseczno. Jej populacja według danych z roku 2018 wyniosła 7130 mieszkańców. Początki wsi datujemy na lata 1801-1806, kiedy to miejscowość została założona pod nazwą Ludwigsburg przez rząd pruski. Obecną nazwę Józef Osławia nadał rząd ówczesnego polskiego rządu w roku 1820. Współczesny Józef Osław zaczyna odbiegać od wizerunku z początku lat 90. Wtedy miejscowość miała profil głównie rolniczy. Obecnie powstają tu głównie wille ludzi zatrudnionych w Warszawie. Numer 2. Raszyn. Jest to wieś w Polsce położona na terenie powiatu pruszkowskiego w gminie Raszyn. Jej populacja według danych z roku 2018 wyniosła 7477 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o miejscowości Raszyniec pojawiły się już w XIII wieku. Osada nawet otrzymała prawa do lokacji miasta, ale w żaden sposób nie można potwierdzić, czy wieś nabyła prawa miejskie, czy nie. Pod Raszynem miały miejsce dwie duże bitwy w roku 1794 oraz 1809. Jeśli chodzi o zabytki, to na uwagę zasługują kościół świętego Szczepana i Anny, barokowa kapliczka z XVIII wieku, obelisk z 1828 roku z rzeźbą Matki Boskiej, czy pomnik bitwy pod Raszynem oraz pomnik męczeństwa. Numer 1. Jabłonna. Jest to wieś położona na terenie powiatu legionowskiego w gminie Jabłonna. Jej populacja według danych z roku 2018 wyniosła 8176 mieszkańców. Jest największą wsią pod względem populacji w województwie mazowieckim. W okresie dwudziestolecia międzywojennego funkcjonował tu obóz dla jeńców, do którego internowano około 10 tysięcy żołnierzy żydowskiego pochodzenia. W czasach PRL-u Jabłonna była uznawana za najbogatszą miejscowość w Polsce, bowiem słynęła ona z prężnej produkcji warzyw, owoców oraz kwiatów. Z głównych zabytków wsi możemy wymienić pałac prymasa Michała Poniatowskiego z wieku XVIII, fortyfikacje poniemieckie z czasu II wojny światowej, budynek poczty z roku 1837 czy willę doktora Stanisława Bzury z wieku XX. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach.
Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę. Do następnego. Cześć.